Serdecznie witamy wszystkich hodowców, hodowczynie. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, witam 24 wszystkich. września, niedziela, lot numer 4 z miejscowości nam z Niemiec, Zilo. I to jest kraj związkowy, Brandenburgia. Gołębie wypuszczone o godzinie 9. Tak, tak. Pogoda w miejscu startu pochmurno i to jest lot 230 km. Lot numer 4, tak? Tak, tak. Ile poszło od pana na lot? 36 sztuk. No to jak tam już ktoś uszczypliwie powiedział, straty są, tam pod filmikiem napisał, no ale tak jak żeśmy na początku założyli i powiedziałem, że będziemy nagrywali wszystko, tak? Czyli no, tak. Mówimy prawdę, tak? W całym kraju są straty, także u pana też chyba tak, nie tak. Może być No i na inaczej. Pierwszym tak. Locie był ten tragiczny lot, to 20 sztuk poszło. Tam chyba jeden doleciał, czy dwa, no to już była strata duża, nie? No tak. Wcześniej też na oblotach zginęły, także no są straty, nie można mówić, że nie. Tak. Jak już została ta liczba 40, no to już tutaj nie giną. No. Okej. Okay. Tam jeden tak nas troszkę tam uszczypnął, że prawie 100, teraz 40, ale tych gołębi nie było 100 przecież na pierwszym, nie, nie, tak? 80. 80, było. No, no. 20, a do lotu było, nie wiem, 63, czyli. Następny, ostatni lot będzie 5 Eberswalden, 280 km i na tym zakończycie, tak? Tak. No to co, wczoraj udany dzień był, tak? Udany, tak. Mieliście z kolegami imprezę z okazji pana 60. urodzin. Tu widzę w tle prezencik. Tak, tak. Klatka. Piękna klatka. Jeszcze nie rozpakowany. Jeszcze nie rozpakowany. Tak, panu Markowi, koledzy z sekcji SUV. Tak, może przeczytać całość, bo bardzo ładny jest. 60 ci stuknęła, starość chyba się zaczęła. Niemniej jednak obaw żadnych, bo przyjaciół masz zaradnych. Zawsze chętnie ci pomogą, bo jesteś im osobą drogą. A dziś przyszli z prezentami i szczerymi życzeniami. Markowi, koledzy z sekcji SUV. Super, o, fajnie. Klateczka. Fajnie. Klateczka. No, tak. Klateczka nowa, elegancka. Goście dopisali. Goście dopisali, tak. Ja musiałem też jeszcze troszkę szybciej uciec, no bo też goście do mnie się zjechali, także koledzy zostali, ale mówili, że impreza udana. Także. Okej. No to fajnie, no to dobrze. No, a jeszcze tam na filmiku powiedziałem, że gołąbki wziął kolega z Odelanowa, a to wziął kolega z Bojanowa. Tak. Czasami nie myślał, że coś innego jeszcze miałem. O, nieraz się człowiek coś tam przekręci. To jest dla kolegi, jak się nie mylę, albo ojciec ma na imię Olek, a syn Maciek. Okej. Okay. Lub no. No to dobrze, czekamy na gołąbki. Pozdrawiam ich również, jak i wszystkich. Dobra. To idą. Teraz z boku pisze. O, z tyłu wraca, tak. Ale tu trzy jeszcze. Chodź. Mówi Polarski, jeszcze nie ma. Chodź. O, to też ma jest. Chodź. Chodź, teraz do nocnych. Chodź.
Chodź. Tak, tam z góry idzie Andrzej. Ale nie wiem, do szybiaka. Chodź. Nie wiadomo, z której strony nagrywać. Chodź. Może na prezent lepiej będzie. Siódemkę się złapie. Gdzie on jest? Misiek, dawaj. Kurde, jeszcze gorzej. No, on wyjechany tak jakby przed tygodniem. Ile tam jest? 25. Pierwsza eska, druga eska, trzecia eska, czwarta i tu kurczę, piąta. Chodź. Kurde. Aha, wodę. Tamta przez jastrzębia to... Została. Tam? Teraz ten będzie psu. Oddział. Co tu obcego mamy? No tak, zaszedł oddział 04 11020. Jest tutaj numer telefonu? Jest numer telefonu, dobra. Później zadzwonimy, okay. Do kolegi. Zajechany? No jest wyjechany, to na pewno nie z tego lotu. Dobra, ale jeszcze nie ogołocony. O, widać, o.
Dobra. Dobra, no to porno. Patrz, 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 patrz. Co? Bronek mówi, że 40 dni zaczęli. A seria? Nie wiem. Patrz, 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 patrz. Bo one, wiesz, one tam, tam sypły buzie, tu, tu, tak, tu. Tak, tak. Kurde, to jest. A ty masz o której? To tam buzie na starcie. Zobacz, tak. Teraz tam jeszcze do ciebie jeden, polecą jeszcze gołębie z tyłu. Trzy teraz będą do ciebie. Prawie, prawie komplet, kurde. Jeszcze trzy. Tak. Trzy do wszystkich, tak? No fajny lot. Teraz chyba dopiero. Minęło 3 godziny i 7 minut od startu. Jaka sytuacja? 33 gołąbki na 36 wkładanych. O, no to bardzo dobrze. Bardzo dobrze, tak. Prezent zrobiony. Prezent zrobiony. No tu po sąsiadach zawsze mieli lepiej. Dzisiaj może mi się uda dorównać im. Okej. No, słyszałem, że żyło na czasko. Tak, tak. Co? Kto ci tak mówi? Już, już, moment. Jak? Pierwszy jest seria. Pierwszy 39 z hakiem. No. No, a... Trzeba otworzyć. A seria... czekaj, za chwilę. 46 tam... 47, tak. No to ładnie, weź tego pierwszego. Trzech mi brakuje. 36 dawałem, 33 jest. No, na słabo prawie. Słyszałem, że... Panie Marku, 12:14, gołębie były w Buszonie 9, to 3 godziny 14 minut. Micha się cieszy, widzę. Także... No nie jest, nie jest, że jest dobrze. Gołąbki, tak jak mówiłem, prezent zrobiły. Na tą chwilę jest 33 na 36 wkładanych. Mhm. No tak jak tutaj koledzy dzwonili, no to powinno być dobrze, ale to wszystko... Poczekamy, aż Rachmistrz obliczy. No dwa gołąbki szczeliły dobrze, bo 29 po. Później była przerwa i zaczęły siadać 45, nie? Mm-hmm. No, ale no i jestem zadowolony. Czekamy, będziemy czekać na następny lot. Myślę, że nie odwołają. Także... Ostatni przed wami 280 km. Tak, 280 i może się uda wskoczyć do tej pierwszej dziesiątki. No, no to dobrze. Z 27. pierwszego lotu. No to dobrze. Dobra, to co? To do następnego. Pozdrawiam wszystkich. Do następnego razu. Pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.